w wiadomościach kulturalnych Marta Kowalewicz, Radio Rotunda. A co w serwisie? Koncert charytatywny poznańskich uczestników Bitwy na Głosy, nominacje do Fryderyków i nowa konsola Sony PS Vita. Lubicie telewizyjne programy muzyczne? To zapewne wiecie, że już niebawem rusza kolejna edycja Bitwy na Głosy, w której wystąpi m.in. drużyna z Poznania pod wodzą Meza. Już jutro będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć ich na żywo. Tak, jutro odbywa się koncert charytatywny dla Ani Wieczorek. Jest to półtoroczna dziewczynka, która jest chora na mukowiscydozę. Razem z osobami z Bitwy na Głosy i Mezem będziemy wykonywali piosenki. Będziemy pomagać zbierać na kamizelkę, specjalną kamizelkę dla Ani. Mówiła dla Was Agata Śliwińska, jedna z uczestniczek bitwy. Koncert odbędzie się o godzinie 21 w Niku Bowling, mieszczącym się przy ulicy Piątkowskiej 200 w Poznaniu. Nominacje do Fryderyków, jednej z najważniejszych nagród na polskiej scenie muzycznej, ogłoszone. Na czele plasują się Julia Marcel, Ania Rusowicz, Katarzyna Nosowska czy Zakopower. Rozdanie nagród 26 kwietnia, a jednego z najwcześniejszych laureatów Fryderyków możecie posłuchać na żywo w poznańskim klubie jazzowym. O szczegółach Ania Bajon. Ania Rusowicz pojawia się w wielu tegorocznych kategoriach najlepszej piosenki, albumu, autora czy też wideoklipu roku. Nagrodę muzyczną przyznaje od 1995 roku powołana przez Związek Producentów Audio-Wideo Akademia Fonograficzna. Co ciekawe, statuetka Fryderyka została zaprojektowana oraz wykonana przez Dorotę Dziekiewicz z Piwich, a wzorowana na postaci męża artystki Marcina Piwicha. Wręczenie statuetek odbędzie się w kwietniu podczas uroczystej gali, a laureatów poznamy już w marcu. Jednym z nich jest Piotr Wojtasik za album roku 2008, który w kwartecie wystąpi w Blue Note w najbliższą sobotę. Czołowy trębacz i muzyk polskiej sceny jazzowej, mistrz łączenia klasycznej gry jazzowej z brzmieniem lat 60. plus elementy melodii etnicznych. Kwartet zagra w ciekawym międzynarodowym składzie. Bilety na miejsca siedzące niestety kosztują 45 zł, wejściówki 35, jak na kieszeń studencką to dość sporo, jednak polecam gorąco. Dla Radia Rotunda Anna Bajon. A teraz nasz dorywczy reporter Tomek Wróblewski opowie o nowej konsoli, którą pewnie sam chętnie by kupił. Witaminka. Takim zdrobnieniem została ochrzczona nowa przenośna konsola Sony PS Vita. Premiera odbyła się w warszawskiej Arkadii, największym centrum handlowym w Polsce, nocą z 21 na 22 lutego. Nowe dziecko Sony ma rewolucyjne systemy, które całkowicie zmieniają świat przenośnego grania. Na pokładzie znajdziemy takie bajery jak dotykowy ekran, dwie kamery, sześcioosiowy system wykrywania ruchu, tylny panel dotykowy, moduł 3G i Wi-Fi. Prócz gier, które za chwilę lawinowo zaczną pojawiać się w sklepach, na konsoli można słuchać muzyki czy oglądać filmy, które przeniesiemy za pomocą karty czy połączenia USB. Cena, jaką przyjdzie nam zapłacić, to około 1300 zł. Jak na możliwości, które oferuje witaminka, to naprawdę niewiele. No cóż, grać nie umierać. Tak, mobilność dosięgła również graczy, chociaż zapewne wielu nie zrezygnuje ze starego, poczciwego peceta, który przy niskich temperaturach zawsze może ogrzać nam pokój. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.